Dzień 14 w Slime Rancherze, witam was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Admiros i dzisiaj lecimy sobie z kolejnym odcineczkiem naszego maratonu Slime Ranchera, jeden odcinek dziennie, tak jak obiecałem. I co dzisiaj będziemy robić? Już wam mówię, co będziemy dzisiaj robić, ale najpierw zbierzmy sobie tutaj, co możemy zebrać, ponieważ dzisiaj wybierzemy się i nakarmimy fosforowego slima, którego sprawdziłem sobie, jego lokację oczywiście sprawdziłem sobie poza odcinkiem, żeby po prostu, tak po prostu wiedzieć, żeby go nie szukać na odcinku, więc to troszeczkę mi ułatwi grę. I dzisiaj kupimy sobie The Lab, czyli laboratorium. Bardzo trudna nazwa do wymówienia, ale to jest mniej więcej tutaj. Tak więc chyba sobie od tego zaczniemy, bo w sumie mamy uzbierane 10 tysięcy, więc why not allow you to begin career as a mature unlicensed slime scientist, czyli jesteśmy tutaj naukowcem teraz. Będziemy robić eksperymenty na slimach. Purchase. 10 tysięcy to kosztowało, tak więc... dużo, dużo, więc zostawcie 10 tysięcy łapek w górę i 10 tysięcy subskrypcji. No, byłoby kozacko, ale no nie wiem, czy dacie radę tyle. Jak zostawicie 2000, też będzie super. Dobra, zobaczmy w ogóle, co to jest. Co to za miejsce? Dość ciekawe. Time to get crafty. Okej, you need to begin craft gadget using slime, science gadgets. Okej, jakieś gadżety możemy tutaj tworzyć. Dobra. Jejku, tutaj sporo rzeczy widzę, jest do obczajenia. Zobaczmy, co nasz ziomeczek ma do powiedzenia. Okej. Okej. Coś tutaj mam, jakąś technologię. Dobra. Okej. Jakieś hobby. Dobra. Czyli został naukowcem tak jakby. Dobra, no to my też zostaniemy naukowcem. Czemu nie? Podejdźmy, naciśnijmy. Oh my god. Co to robi? Nowy spam. Allow you to siphon underground resources. Last one cycle. Okej. Bardzo dużo tutaj jest rzeczy. Okej, okay, allows you to let other slimes know who is Anquavion. Trudne słowo, możecie napisać w komentarzu hashtag Anquavion. Będzie zabawnie. Zobaczymy, kto napisze poprawnie i kto wie, co to znaczy, bo ja nie wiem niestety. Okej, okay, the number on one slime. Nie mam pojęcia, co robią te rzeczy, ale będziemy musieli tutaj wszystko sprawdzić. Czyli pewnie tutaj the raffinery, order fabricate gadgets, you need to resources on raffinery. Czy jest tak jakby clicker? Tak mi się wydaje. Okej, okay, raffinery, pink plort, rock, tabi. Tu mamy wszystkie plorty do odkrycia. Fajnie to wygląda. Zobaczmy, co tu jest. Novice drill, okej. Okay. Okej, okay. Antilties, raptic, okej. Okay. Extractors, fabricate. Okej, okay. Nie mogę tego zrobić, dobra. Aha, bo potrzebujemy 10 takich, 10 takich i 10 takich plortów. O kurde, tutaj ciekawe rzeczy widzę się tworzą, ale dobra. Pierwsze, co musimy zrobić, to kupić sobie za 500 novice pump. Która będzie się tutaj tworzyć. Nowy pump. Okej, okay. I tutaj musimy użyć. Okej, okay, potrzebujemy pink plortów, tabi plortów oraz boom plortów. Dobra, wiecie co? Myślę, że tym się zajmiemy troszeczkę później, bo widzę, że tutaj jest mnóstwo ciekawych rzeczy, które można i tutaj też można slimy chować. Okej, okay, ciekawe. Rozejrzyjmy się jeszcze troszeczkę tutaj. Tutaj kolejne miejsce na slimy albo na jakieś inne rzeczy, tak więc będziemy musieli to wszystko rozbudować. I tu mamy przejście do jaskini. A, to jest ta nasza jaskinia, spoko. Dobrze to wygląda, ale będzie naprawdę trzeba tutaj sporo popracować. Dzień dobry panu. Jest on tylko jednego takiego slima i on tutaj dostaje tyle jedzenia. On tu jest po prostu jak w raju ma. Dobra, mamy gwiazdkę, więc sprawdźmy sobie, co ta gwiazdka robi. Jestem te w sumie ciekaw, bo przed chwilą tutaj byłem i myślałem, że odkryłem już wszystko, ale okazuje się, że... nie do końca. Okej. Okay. Okej, okay. You need to resource in raffinery. Try shooting plort into the raffinery. Okej, okay, dobra, czyli musimy strzelać plortami w raffinery. Dobra, to jest ciekawie brzmi. Weźmy sobie jakieś plorta tutaj. Powinienem jakieś mieć, tak mi się wydaje. No tak, teraz różowe są potrzebne, czyli wszystkie plorty są tak naprawdę nam teraz potrzebne. Ale dzisiaj właśnie chciałbym nakarmić, to jest taki powiedzmy mój priorytet, nakarmić tego fosforowego slime'a, którego odkryłem sobie poza odcinkiem. Jest jeszcze oczywiście drugi slime. I ten drugi slimik. Ten drugi slimik to jest slimik, o ile się nie mylę, radiacyjny. I jego też spróbujemy nakarmić, ale nie wiem, czy uda się dwa w odcinku. Fajnie by było, ale zobaczymy, bo póki co na razie tym laboratorium się zajmujemy. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Tak więc wracamy sobie do naszej bazy i lecimy do The Lab. I w sumie myślałem, że ta gra, ta seria szybko się zakończy, ale okazuje się, że jednak tutaj jest jeszcze mnóstwo innych ciekawych rzeczy do zrobienia. Weźmy te oka. Rzućmy może tutaj.
One mają i tak tego pod dostatkiem, ale... O, te trochę mniej. Ale zawsze, zawsze lepiej mieć troszeczkę więcej. Dobra, więc sobie lecimy do naszej rafinerii. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czyli trzeba będzie naprawdę tutaj dużo, dużo slajmów hodować i dużo plortów naprawdę nazbierać. Czyli będę miał co robić poza odcinkami. Więc tutaj będę sobie to wszystko farmił. Dobra, mamy plorty. Strzelamy. Super, i co nam to dało? Mamy 13 pink plortów, okej, czyli to jest tak jakby nasza rafineria, to jest tak jakby nasz główny zbiornik z plortami, które możemy tutaj prawdopodobnie wydać. Jeżeli zbierzemy jeszcze 6 rock plortów i rad plort, będziemy mogli zbudować drill. Okej, i on będzie zbierał nam zasoby. Jest oczywiście mnóstwo innych rzeczy, ale te wszystkie rzeczy kupimy sobie tutaj za kasę, gdzie one tutaj tak naprawdę będą do kupienia, powiedzmy... Aha, i tu będą te mody, czyli na przykład Galactic Fashion. I tu są te wszystkie rzeczy. Dobra, to ma wszystko sens teraz. The Builder's Shop allows you to purchase blueprints. Czyli to jest to. Okej, okay, The Fabricator. Fabricator to jest drukarka 3D, tak po prostu, z tego co widzę. I to nam drukuje. Dobra, czy mogę już tutaj... Okej, okay, dobra, mamy blueprint i możemy wydrukować. Dobra, wiecie co, na razie sobie to odpuścimy. Bo mimo wszystko ja bym chciał tego naszego fosforowego slajma dzisiaj nakarmić. Tutaj dostaniemy te, co to jest? Gadget mode. A tego nawet nie wiedziałem, dobra, to musimy to wszystko badać. A jak mówię, najpierw chcę naszego slajma tutaj nakarmić fosforowego i zobaczyć, czy on da nam klucz. Jeżeli nie da nam klucza, to prawdopodobnie ten radiacyjny będzie nam w stanie dać klucz. Dobra, lecimy do naszych ogrodów, naszych ogródków i tam powinny już nam wyrosnąć fajne rzeczy. Bo zasadziłem sobie drzewo na naszych ogrodach, które będzie nam respiło. Respiło mogę tak chyba powiedzieć. Truskawki. A truskawki są ulubionymi, czyli te Q-berry. Ja to na to mówię tak, truskawki, bo to wygląda jak takie wielkie truskawki. Drzewo z takimi wielkimi truskawkami. Ale na pewno są to owoce. I na pewno slime, czyli ten fosforowy slime, którego dzisiaj sobie odwiedzimy, uwielbia truskawki, więc mamy pogofryty, mamy truskawki, powinno wystarczyć, tak mi się wydaje, to wszystko, więc sobie zaraz to sprawdzimy. On jest niedaleko, tak więc to nam raczej dużo czasu nie zajmie i będziemy mogli wrócić do oczywiście tutaj eksplorowania i karmienia slime'ów. Zresztą zobaczymy, co się wydarzy, tak, bo ja tutaj nie doszedłem jeszcze tak daleko w tej grze, więc nie wiem tak naprawdę, co się stanie. Ale doskonale wiem, gdzie jest fosforowy slime, więc tutaj bez obaw. On jest, o ile się nie mylę, nie tutaj. Dobra, troszeczkę dalej. Ja już tutaj, wiesz, się troszeczkę zagubiłem. Teraz ten tutorial będzie nam się wyświetlał cały czas. Najgorzej. Dobra, on jest tutaj. Nie, nie jest tutaj. Dobra, ja już się zgubiłem. Widzicie, ja zawsze się w tych... Dobra, okej, dobra, już pamiętam. I remember, tędy, tak, tak, dobra. I on tutaj jest. Dokładnie w tym miejscu. Trzeba zeskoczyć. I tu mamy ukrytą jaskinię, w której sobie siedzi, proszę bardzo, Gordo, wielki Gordo slajmik. Proszę bardzo, truskaweczki dla ciebie. No, trzeba jeszcze mu dać troszkę owocków i uwaga, 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 uwaga. Nie wytrzymał tego, przejadł się. Bum, i co dostaliśmy? Jest klucz! Słuchajcie, jest klucz. Ja w sumie was zbiorę, ale bym chciał was hodować w sumie. Tak po 4, dobra, może 6. Nie wiem, czy 6 to nie jest za dużo czasem. Mam jakiś fajny prezent, zobaczmy, co tu będzie. Okej, okay, Elder Ornament. Mamy bombkę z starej kury. Ciekawe w sumie, interesujące. I mamy najważniejsze, czyli klucz slajmowy. I będziemy mogli dostać się do kolejnej krainy. A w kolejnej krainie, wiecie co będzie? W kolejnej krainie będą jeszcze fajniejsze rzeczy, czyli nowe slajmy. I w końcu prawdopodobnie uda mi się odnaleźć miodowego slajma. Chyba, zależy, którą krainę wybierzemy, bo z tego co wiem, to miodowy jest w tej krainie, natomiast w tej są jeszcze jakieś inne. W ogóle tutaj, na tej wyspie, nie wiem jak się na nią dostać, to możecie mi napisać w komentarzu, o ile nie nagram kolejnego odcinka, czyli nagram odcinek, a później dopiero wy napiszecie i nagram kolejny, więc może za parę odcinków dopiero ten komentarz zobaczę, ale wiem, że tutaj jest slime, jeszcze jeden do nakarmienia i on jest slime'em różowym albo kocim, nie jestem pewien, ale nie wiem, jak tam na tą wyspę się dostać, nie chcę ryzykować latać tutaj sobie stąd, bo nie mam pojęcia, jak to zrobić, więc mam nadzieję, że oczywiście mam nadzieję, że mi troszeczkę pomożecie i dobra, chyba sobie pójdziemy. Tak, myślę, że jak jesteśmy tutaj blisko, to czemu by tego nie wykorzystać? Dzień dobry, złe slajmy. Wiecie wszystko? Proszę bardzo. A, to właśnie mi radziliście. Ojejku, ile wydajecie tutaj. Dobra, i tak tego nie potrzebuję, kurde. Dobra, to lecimy sobie do góry.
Auć. Dobra, chyba tędy. I bardziej w tamtą stronę. Dobra, dzień dobry, kurki. Kłak. Jak zawsze tutaj. Dobra, i tutaj będziemy mieli przejście do kolejnej krainy. O, tak, tam jeszcze nie byłem. Tam nie jeszcze. To jest tu? Chwila, coś mi się tutaj troszkę nie zgadza. Tak, dobra, tu będzie most i będzie przejście. Dobra, okej. Już się wystraszyłem, że coś tutaj poszło nie tak, ale okazuje się, że wszystko jest w porządku. Tak, tutaj jest most. I tutaj mamy... Uwaga, uwaga. Już. Proszę. I tutaj mamy przejście do kolejnej krainy. Zgadza się, tylko że... Dobra, one i tak spadają do wody, więc nie wiem, po co ja marnuję jedzenie na nie tak naprawdę. Skoro one sobie tutaj po prostu umierają. No i dobra, i mamy tutaj kolejną krainę, w której jeszcze nie byłem w swoim życiu. Tak więc co? Używamy slajmowego klucza i wbijamy na nowe rejony. Nie mam pojęcia, co tu będzie, ale... Jest! Most Blanket. Odkryliśmy. I tutaj mamy kolejną, no wielką tą mapę, naprawdę. Więc dość ciekawie. Idźmy sobie może tutaj, siema. Jeszcze tutaj mi nie było, więc no. Okej, chyba musimy tam zeskoczyć, wiecie co? Ja bym jednak się wrócił, zanim odkryjemy tą krainę. Ja bym się jednak wrócił, w ogóle tutaj możemy przejść. Tutaj możemy przejść, okej, to wygląda dość ciekawie. Tędy, siemka. Okej, czyli nie musimy tam wpadać. Dobra, to mnie mega zaciekawiło, dlatego sobie tutaj... Aha, przyszedłem i tutaj... Jest przejście. Dobra, idziemy. Dobra, trochę się cykam. Super, ogniste slajmy. Kocie slajmy. Znaczy te lawowe oczywiście mam na myśli. Dobra, jest jakaś wiadomość. The first time I went exploring the most blanket, I got stuck here, so I constructed a way out. It's just up yonder. Cokolwiek to znaczy, ziomek, który tutaj przybył, po prostu utknął tutaj. Wodny slime. Dobra, całkiem fajnie to wygląda ta kraina, naprawdę. My nie chcemy tutaj utknąć, chcemy po prostu wrócić. Jednak te wszystkie nasze rzeczy... O, tu jest kolejny ten pod. Pod is locked. Dobra, chyba będziemy musieli zbudować jakieś fajne rzeczy w tym naszym laboratorium, dzięki którym będziemy w stanie tego poda otworzyć. Więc to będzie nasza misja na kolejne odcinki, żeby tutaj się dostać i po prostu pootwierać to wszystko. No i oczywiście nazbierać jak najwięcej plortu, więc będę musiał tutaj mega się nastarać. Dobra, tędy. Dobra, więc sobie wracamy tutaj. I tam jest koteł. Czemu tam jest koteł? Czy ja tego koteła przypadkiem nie nakarmiłem? Przepraszam bardzo. Czemu znowu tu jest koteł? Przysięgam, że go nakarmiłem. Coś tu jest nie tak. Dobra, mamy kolejnego kota tutaj. No dobra, okej, spoko, więc... Dużo rzeczy do zrobienia, naprawdę dużo. Więc ja myślałem, że tego kota nakarmiłem. Chyba, że one się respią. Tak mi się też może wydaje trochę. Więc będziemy mieli kolejnego slajma do nakarmienia, więc spoko. Dobra, spróbujemy te fosforowe slajmy tutaj. Troszeczkę, że tak powiem... No właśnie, też teleporty są. Ja z tych teleportów nie korzystam, bo nie bardzo wiem, gdzie one są tutaj rozmieszczone. No właśnie. Dobra, nieistotne. Wracamy sobie na pieszo standardową drogą. Pyk. I będziemy mogli teraz troszeczkę tutaj pobudować i zobaczyć, co ciekawego można tutaj jeszcze zrobić. Oczywiście te fosforowe slajmy też sobie umieszczę, bo jednak trzeba teraz hodować wszystkie slajmy. I nawet te różowe pewnie też, chyba że po prostu będę tutaj przychodził i zbierał z nich plorty. To też jest taka opcja, chociaż średnio mi się chce, szczerze mówiąc. Te już tutaj rosną, kurde, większe. Więc mogę połączyć w sumie fosforowe slajmy z różowymi. I wtedy wyjdzie całkiem fajne połączenie. To nie jest w sumie takie głupie. Dobra, dostaliśmy kolejny tutaj ornament, który możemy sobie zawiesić. Up. Super. Kolejny ornament. Szkoda, że tych ornamentów nie można sprzedawać. Byłoby naprawdę super. Dobra, więc tak. To możemy sobie... To jest tutaj chyba prawdopodobnie. Tak jest. Możemy sobie odłożyć pogo fruit. Tego już nie potrzebujemy. Super. Dobra, zbierzmy sobie co tutaj. Ojejku, dobra, to już jest naprawdę dużo wszystkiego. Dużo wszystkiego. Szkoda, że nie ma automatycznego zbierania warzyw i owoców. To by było mega, mega przydatne. Jesteście głodne, slajmy? Nie, macie jedzenie. Wy też macie. Wy powinniście mieć zdecydowanie mniej. Tak. Dobra, na razie was to karmimy. I to karmię je tak w sumie bardzo powoli, żeby one tutaj... Nie... Oh my god, 16, dobra. Żeby one tutaj nie przesadziły troszeczkę z tym jedzeniem.
ale no i tak tego jedzenia leży, więc no. Dobra, zebrane, super. 16, widzicie, wyruszyłem na niezbyt długą podróż i naprawdę tych slajmów tutaj nam się narobiło bardzo dużo. Super. Prawdopodobnie przyjdzie taki czas w grze, że po prostu te klatki wszystkie praktycznie będą puste, bo tych slajmów będę miał, nie będę potrzebował aż tyle i będę hodował tylko te, które będą mi potrzebne. No ale póki co zarabiamy całkiem spoko, więc na klatki nam tutaj bez problemu wystarczy. Dobra, mamy bumplorty. Ja bym chciał to jeszcze troszkę tych rad zebrać. No nie zbierzemy chyba wszystkich. No niestety. Dobra, muszę teraz jeszcze bumplorty sprzedać. Wszystko tutaj ładnie, pięknie nam się rozwija, więc jest fajnie. Mamy zarobioną kasę, więc troszeczkę te fosforowe slajmy dzisiaj pohodujemy. Ale zanim je pohodujemy, to jeszcze tutaj na wszelki wypadek zbiorę te dwa bumplorty, żeby przypadkiem te nasze... A w sumie, ej, czekajcie, mam świetny pomysł. Bo my potrzebujemy, nie, dobra, jednak potrzebujemy tych różowych, dobra, 6 różowych plortów jeszcze potrzebuję i będziemy w stanie już zrobić sobie to, czego chcemy, czyli w sumie mógłbym od razu te, no ja chcę je sam wyhodować, to będzie większa satysfakcja. Dobra, wszystkie tutaj mamy, fosforowe slajmiki, zajmiemy się nimi teraz i chyba zbuduję je w jaskini im klatkę, tak myślę, no tak w sumie tą jaskinię rozwijamy, więc czemu by nie. Dobra, cyk. Idziemy sobie tutaj i czego one, co one będą jadły? One będą jadły owoce z tego, co się orientuje. No, niech będzie tutaj w sumie bliziutko. Oczywiście koral. Mamy sporo, więc możemy kupić sobie wysokie. Tak, tak. Solar Shield chyba tutaj nie jest potrzebny. Ale na pewno to jest potrzebne i to jest potrzebne. I akurat nam zostało trochę kasy, więc dzień dobry, slajmiki. Waszym ulubionym jedzeniem, jakie jest ulubione... Nie mają ulubionego, dobra, czyli waszym ulubionym jedzeniem jest, uwaga, uwaga, Q-berry, czyli te Q-berry będziemy musieli wam dawać, okej, okay. Ciemka. Nie wiem, czy czasem was tutaj nie będzie za dużo. Tak hoduję po 4 mniej więcej, ale dobra. Dobra, one to już powinny same się, no w teorii tak, ale dobra, dorzucimy im. Chyba tyle jest ich całkiem spoko, 6 w klatce jest... No jest chyba git, tak mi się wydaje. One stąd raczej nie uciekną. Dobra, więc idziemy im po jakieś jedzenie. Myślę, że zwykłe owoce na początek im wystarczą. Nie potrzebują tutaj, wydaje mi się, że czegoś lepszego. Weźmy ich tam ze 30, żeby mogły się najeść. Więc trochę tych plortów sobie nazbieramy. Wydaje mi się, że... A nawet więcej, 40, dobra. Oh shit, dobra. Bang, bang. Zbieramy to. No nie chcę tutaj, żeby jakiś slime zjadł przypadkiem... trochę za dużo i zmienił się na przykład w niebezpiecznego tara. Tego bym na pewno nie chciał. Dlatego też biorę sobie tutaj i tak ostrożnie, powiedzmy. Dajmy im na zielono, co nie? Nie potrzebuję aż tak dużo jedzenia, tak mi się wydaje. Super, dobra. I tutaj mamy już jeden plorcik. Dobra, super. Zebrany plorcik, więc jest git. I one będą nam dawały dwa rodzaje, więc spoko. To teraz możemy sobie wrócić do naszego laboratorium i jeszcze zobaczyć, co tam ciekawego jest do zbudowania. Tam jest naprawdę dużo rzeczy, więc... Jesus. Tych slajmów ja naprawdę nie wiem. Macie jakiś pomysł, czy hodować ich mniej, czy więcej? Ja już sam nie wiem. Jest ich tutaj tak dużo. Przynajmniej żarcie mamy dla nich za darmo. Ja się tutaj troszeczkę bałem, że jednak to jedzenie będzie tutaj... nam przeszkadzało, że będzie go po prostu mało. Ale jak widać, jest go całkiem dużo. Dobra, gdzie to było teraz? Trochę zgubiłem. Chyba to było tu. Tutaj nie, tu jest jaskinia. Ej, gdzie jest ten? To jest ogród, to będzie tutaj chyba. Nie, tu się już wychodzi. Halo, przepraszam bardzo, ja się zgubiłem w mojej własnej bazie. Jak do tego doszło? Jak do tego doszło? Dobra, tam to jest, okej. Okay. Jesus. W dziwnym miejscu ukrytym, że ja go zawsze gubię to miejsce. Dobra, jesteśmy. Zobaczmy, mamy jednego pink plorta, to jest zdecydowanie za mało, żeby coś tutaj zbudować albo wydrukować, więc zobaczmy, ile potrzebujemy, żeby zbudować naszą pierwszą rzecz. 6 rock plortów i 3 rad plorty. Okej. Okay. Ewentualnie tabi plorty, czyli koty też musimy hodować i pink plorty. No pink plorty to bez problemu, tutaj jesteśmy w stanie zdobyć, to raczej nie powinien być problem. Więc na tym to będzie polegało, będziemy musieli dużo tych plortów zebrać. No będzie ciężko, będzie ciężko. W sumie to tak sobie myślę, że po co ja tutaj przyszedłem, skoro nie mam plortów. Muszę nazbierać i chyba hodować więcej slajmów, na to wychodzi. Dobra, bang bang.
Super, dobra, zebrane. Właściwie to wrzucone. No i tutaj będzie ten poradnik wisiał mi bez końca. Place site, dobra, i tu mogę... Dobra, jeżeli coś zbuduję, to jakiś gadżet mogę umieścić w którymś z tych miejsc. Super, spoko. Fajnie to będzie działało, jak już będę naprawdę tutaj miał fajne rzeczy. Zobaczmy, czy są tu jakieś... nie wiem, wolne slajmy, które sobie latają, na przykład te kamienne. Jeżeli są te kamienne, to jeszcze dzisiaj w tym odcinku będziemy w stanie coś zbudować. Natomiast jeżeli nie będzie tych kamiennych, to może być mały problem, bo różowych to my mamy pod dostatkiem. To akurat nie problem. Dobra, siemka, jest jeden, ale on tutaj raczej są. Dobra, ale one będą zjadać teraz, najgorzej. Nie zjadajcie tego. No i zjadł, kurde, najgorzej na świecie, dobra. O, ale dobra. I kolejny zjad. One wszystko po prostu zjadają, te rock plorty. Potrzebujemy rock plorty i z tego co pamiętam rad plorty. To rad bez problemu te radiacyjne sobie zdobędziemy. Ale jeżeli chodzi o rock plorty, to musimy przejść kawałek. Tak więc dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę dłuższy. Jednak chcę zrobić to jak najwięcej. Dobra. Nie zjadaj tego. Już prawie zjadł, dobra. Ale te slimy są niedobre, że tak powiem. Pink slime, okej. Okay. A tabi plorcik jakiś, poproszę. Też by się przydały tabi plorty. Góry sobie tutaj są, okej. Okay. Wy co lubicie? Warzywka? Warzywka chyba. Dziękuję. Tego co się orientuję, potrzebuję ich 6. Dobra, chyba już mam wystarczającą liczbę. Więc te rock slimy, narka. I chyba powinienem naprawdę hodować wszystkie rodzaje slimów. Tak mi się wydaje, żeby ta gra miała sens. W każdej klatce po jednym rodzaju slime'ów. Przynajmniej tych standardowych. I to będzie miało wtedy sens. Albo nie, tych połączonych, żeby dawały podwójne plorty. Tak jest, to jest dobry pomysł. I żeby tutaj maksymalnie osiągnąć maksymalny zysk. O, to będzie ciężkie, to będzie naprawdę ciężkie, ale spróbujemy. Dobra, troszkę radiacyjnych. Dobra, 8 powinno wystarczyć. Weźmy sobie 9 na wszelki wypadek. Lecimy do naszego laboratorium. I tam, o kurde, nam się ładnie rozmnażają. Super, kozacko. No i tutaj sobie będziemy zbudujemy ten pierwszy gadżet. No w sumie w dzisiejszym odcinku to sporo zrobiliśmy. Nie ma co ukrywać. Naprawdę. Jeszcze jak to się uda zbudować, to już będzie naprawdę fajnie. Okej, okay, activate. Tabi, dobra, musimy to wrzucić. Super. Nice. Pięknie, dobra, możemy sobie fabricate. Novice drill. Jup. No i co, już? To się ten zrobiło, czy jeszcze nie? Dobra, mam jeden, dobra, novice drill. Weźmy te. Novice drill, install. Okej, okay. Siemka. I to przez 11 minut będzie nam tutaj zdobywało zasoby. Okej, okay, ale na co możemy wykorzystać te zasoby? Tego jeszcze nie wiem, więc pewnie dowiem się poza odcinkiem. No i po 11 minutach... Okej, okay, dobra, that's basic science, to learn more, check out slime science section in Slimepedia. Slime science, raffinery, fabricator, to wszystko sobie przeczytam, żeby tutaj mieć pewność, o co tutaj w tym wszystkim... Co, drony nawet można tutaj? Okej, okay, nawet drony można tutaj mieć. Dobra, nieważne. W tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało i widzimy się oczywiście prawdopodobnie jutro w kolejnym odcinku Maratony ze Slime Ranchera. Ja wam dziękuję za oglądanie, to tyle, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!